Cześć Januszki, Grażynki. Dzisiaj Januszek w ogródku wziął się za pikowanie swoich pomidorków i nie tylko. Też pikuje też inne roślinki. Jeżeli chodzi o inne roślinki, na przykład kwiaty, tak jak na przykład koleusy. O, tu mam jednego już przepikowanego koleusa. Wsadzam te roślinki pod, widzicie tutaj, pod liścienie do nowej ziemi, czyli troszkę głębiej niż rosły. Tak samo, no nie wszystkie roślinki się tak pikuje, nie wszystkie lubią. Mam na przykład tutaj na oknie też surfinie. I one akurat nie są pod liścienie pikowane, tylko troszkę wyżej. Ale tak, jeżeli chodzi o pomidorki, no moje pomidorki już takie, widzicie, są trochę wybujały, dlatego jak wybujały, no to trzeba właśnie wsadzić je głębiej niż do tej pory rosły, czyli pod te listki pierwsze, które miały, czyli pod liścienie. Więc tak, najpierw trzeba wyciągnąć tę sadzonkę. Można czymś podważyć od spodu, ale ja ogólnie spróbuję też w ten sposób. Niektórzy też tak wyciągają, delikatnie wyciągamy do góry, pociągamy. Czuję, jak rwą się korzonki, ale o, i tak to wygląda. Tutaj są korzonki. Można podważyć, wtedy ta bryłka korzeniowa wyjdzie większa. Postaram się Wam dodać tutaj zdjęcie, jak ta bryłka wygląda podważona, ale jak tak pociągamy i rwą się trochę te korzenie, to one muszą się delikatnie poobrywać, bo dzięki temu będzie się lepiej ta sadzonka korzenić. I taką sadzoneczkę wsadzamy aż pod te właśnie tutaj, o, pod te liścienie do ziemi. Zaraz Wam pokażę jak. No, wziąłem sobie tutaj takie kubki, takie plastikowe kufle. Którzy używają na grilla, ja używam do pikowania. Półlitrowe kubki, no, używam też tych mniejszych kubeczków, ale chciałem Wam pokazać takim dużym. Więc mam tą sadzonkę tutaj i nasypałem tyle ziemi, za mało jeszcze. Muszę nasypać tyle ziemi, żeby te liścienie były tak o równo z brzegiem. Jeszcze dosypię. No i dosypałem troszkę więcej, tak do połowy kufelka. Teraz jak włożę sadzoneczkę, oczywiście staram się, żeby korzenie do góry nie były zagięte, bardziej na dół, to ta sadzoneczka, liścienie są praktycznie do brzegu. No i co? No i dosypujemy ziemi. Troszkę z tej. Troszkę nam przechylę. Troszkę z tej. O, i dosypujemy ziemi tyle, żeby była pod liścienie. Potem troszkę delikatnie, nie za mocno, ugniatamy, żeby troszkę tę roślinkę ustabilizować. Też, żeby troszkę ubić delikatnie tą ziemię, a nie za mocno. Dobra. Mamy to. No i podlewamy na końcu. Ja podlewam. Różnie mówią. Niektórzy mówią, żeby podlewać. Niektórzy mówią, żeby nie, a ja podlewam. Podlewamy roślinkę naszego pomidorka. Sporo, obficie, żeby ta ziemia namiękła. Dobra. No i mamy. Nasz pomidorek jest przepikowany. Taki teraz pojemniczku, gdzie ma więcej ziemi, będzie sobie spokojnie się rozrastał. Te korzenie, które lekko zostały oberwane, oczywiście będą robić wszystko teraz, żeby rozrosnąć się, żeby dać tej roślinie siłę do wzrostu. Co za tym idzie, system korzeniowy będzie mocniejszy i na przyszłość w okresie wegetacji ta roślina będzie też mocniejsza. Oczywiście stawiamy tą roślinkę na parapet,
najlepiej by było od południowej strony, chociaż też niektórzy mówią, że pierwsze dni lepiej, żeby ich nie wystawiać na takie intensywne słońce. Także ja stawiam różnie. Niektóre stawiam, takie robię sobie doświadczenia, niektóre stawiam od północy, od południa, przepraszam, niektóre od wschodu. Natomiast co jeszcze? Pikuję je też w różnych pojemnikach. Pikuję w takich głębokich właśnie jak tu, ale też pikuję w takich oto małych doniczkach. Chcę zobaczyć właśnie, jaki będzie efekt końcowy, które pikowanie sprawdzi się lepiej. No i zobaczymy też, które z nich przeżyją, bo jak wiecie, mam 15 odmian i te odmiany, powiem Wam szczerze, różnie się ukorzeniły. Niektóre mają delikatne korzonki, niektóre mają większe, mocniejsze. I też jestem ciekaw właśnie, które przetrwają to wszystko, które, że tak powiem, nie dadzą rady. No i to będzie też, to jest pewne też dla mnie pewna wskazówka, żeby wiedzieć w przyszłym roku, które odmiany sobie zostawić, które będą najsmaczniejsze, najbardziej wytrzymałe na moje, że tak powiem, w cudzysłowie, eksperymenty. Także tak to wygląda. No jak się roślinki powyciągają, o tak, tutaj mam właśnie koleusy, które będę jeszcze pikował. O, zobaczcie tutaj. Widzicie, jaką ma nogę wyciągniętą? Tutaj całą. No to właśnie dlatego pikuję głębiej. Tak samo te pomidorki mi się powyciągały. W zeszłym roku też mi się powyciągały. I porosły zdrowe pomidory. Także tyle na temat pikowania. Mam tutaj do popikowania bagatela, bazę 70 różnych roślin. Pokażę Wam z czasem, co tam mam w ogródku. No i co, szykuję się też do czego? Do ukorzeniania hortensji, ale o tym będzie oddzielny filmik, ponieważ dostałem od mojej serdecznej znajomej trochę hortensji i chciałbym Wam pokazać coś na temat ukorzeniania, bo dostałem oczywiście same patyki. W zeszłym roku już miałem tych patyków sporo. Ukorzeniałem je na jeden sposób, a w tym roku ze względu na to, że mam dużo, dużo więcej, będę chciał zrobić parę doświadczeń i pokazać Wam różne sposoby ukorzeniania. I sam też jestem ciekaw, które będą się najlepiej przyjmować. Także, ale o tym już w następnym filmiku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Kurczę, język mi się coś plącze, nic nie piłem. Dzięki serdecznie za oglądanie filmiku na temat pikowania. No i zapraszam oczywiście na kolejne filmiki, które już niebawem